Od tysięcy lat ludzie obserwują otaczający świat. Żyjemy wśród wielu różnych substancji, które mają różne właściwości. Jedne z nich mogą odbijać światło, inne nie. Niektóre mają konkretny kolor. Substancje nas otaczające mogą być cieczą, gazem lub ciałem stałym. Niektóre z substancji, gdy położysz je na wodzie, będą po niej pływać. Inne będą tonąć. Znasz na pewno substancje, które możesz rozpuścić w wodzie, albo takie, których w wodzie nie rozpuścisz. Widzisz przed sobą kilka wybranych przeze mnie substancji. Na zdjęciach umieściłam węgiel, a dokładnie jego odmianę grafit. Dodatkowo zamieściłam jeszcze fotografię miedzi. Tutaj zapiszemy sobie. Miedź. Miedź. A także widzisz przed sobą rysunek złota. Wszystkie wymienione przeze mnie substancje, w warunkach, jakie panują teraz w Twoim pokoju, to ciała stałe. Wiemy jednak, że istnieją substancje, które są gazami. Do takich substancji zaliczamy m.in. tlen, o którym zapewne słyszałeś, ale także może słyszałeś o azocie, który, podobnie jak tlen, w temperaturze pokojowej, jest gazem. Istnieją również substancje, które występują jako cieczy. Jeśli złoto lub mieć podgrzejemy do odpowiedniej temperatury, moglibyśmy zmienić stan skupienia tych substancji stałego na ciekły. Wiesz już, że każda substancja, jaka cię otacza, ma szereg swoich właściwości. Ludzie zastanawiali się, co się stanie, jeśli podzieli się substancje na coraz mniejsze części. Na przykład, czy jeśli. Pokruszyć bryłem węgla na coraz mniejsze i mniejsze kawałki, to i czy istnieje taka najmniejsza cegiełka, która będzie miała takie same właściwości, co czysta substancja węgiel? I co się stanie, jeśli tą najmniejszą cegiełkę podzielić jeszcze bardziej? Czystą substancję, która w danej temperaturze ma ściśle określone właściwości i reaguje z innymi substancjami w pewien konkretny sposób, Nazywamy pierwiastkiem. Tutaj sobie zapiszemy pierwiastek. I tak. W naszym przypadku węgiel będzie pierwiastkiem. Złoto jest pierwiastkiem. Mieć jest pierwiastkiem. Chciałoby się dodatkowo rzec, że na przykład Również woda będzie pierwiastkiem. Ludzie jeszcze kilka stuleci temu uważali, że woda to pierwiastek. Jednak obecnie wiemy, że woda nie jest pierwiastkiem. Woda to substancja chemiczna składająca się z pierwiastków wodoru i tlenu, połączonych ze sobą w odpowiedni sposób. O sposobie tego połączenia opowiem Ci dokładniej w kolejnych nagraniach. Jak uważasz, czy nie jest to niesamowite? Dwa pierwiastki, które występują w postaci gazowej, to jest tlen i wodór, po połączeniu tworzą wodę, która w, samych, w tych samych warunkach nie jest gazem. Woda w temperaturze pokojowej jest przecież cieczą. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie pierwiastki odkryto dotychczas, wystarczy, że sięgniesz po układ okresowy pierwiastków. Tutaj przedstawiam ci taki przykładowy układ okresowy pierwiastków. Węgiel w układzie okresowym oznaczamy symbolem C. Tutaj mamy węgiel. Z czasem na pewno zapoznasz się ze wszystkimi albo ze znaczną większością pierwiastków, jakie znajdują się w układzie okresowym. Teraz jednak przedstawię Ci kilka najistotniejszych w życiu człowieka pierwiastków. Tu między innymi możemy znaleźć tlen, azot, symbol Pb, Odnosi się do ołowiu. Zaraz sobie znajdziemy. Ołów PB, tak, już mamy. AU symbolizuje złoto, a na przykład Cu odnosi się do miedzi. Każdy pierwiastek składa się z małych cegiełek. Cegiełkami tymi są atomy. Zapiszemy sobie pierwiastek. Będzie składał się z atomu. Oczywiście, nie będzie to jeden atom, ale wiele atomów. Tak samo jak blok nie składa się z jednej cegły, tylko mamy bardzo wiele tych cegieł potrzebnych do tego, aby zbudować dom. Zatem, gdybyśmy pierwiastek węgiel podzielili na jeszcze mniejsze i mniejsze kawałki, otrzymalibyśmy atomy węgla. Tak samo będzie. Na przykład w przypadku miedzi, czy też innego wybranego przez nas pierwiastka. Atom jest tworem niewyobrażalnie małym. Jest on podstawowym składnikiem materii, czyli wszystkiego, co nas otacza. Atom węgla jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych elementów na Ziemi. Jest on budulcem wszystkich żywych organizmów. Większość Twojego czy też mojego ciała składa się z atomów węgla. Moje kolana, paznokcie i włosy zawierają w sobie węgiel. Aby uzmysłowić sobie, jak mało jest atom węgla, wyobraź sobie, że rurka, którą tutaj rysuję, to Twój włos. Zdaję sobie sprawę, że nie przypomina go kolorem, ale chciałam użyć takiej barwy, aby była ona widoczna na ciemnym tle pulpitu. Jak sądzisz? Z jak wielu atomów węgla składa się średnica Twojego włosa? Ze 100 atomów węgla, a może tysiąca atomów węgla. Hmm, a może setek tysięcy atomów węgla? Otóż nie. Trzeba ułożyć obok siebie około miliona atomów węgla, by uzyskać długość odpowiadającą średnicy Twojego włosa. Średnica włosa jest ledwo dostrzegalna, a znajduje się tam tak wiele atomów pokładanych jeden przy drugim. No dobrze. Wiesz już, że substancje składają się z pierwiastków. Pierwiastki natomiast składają się z atomów. Z czego zatem składa się atom? Jakie podstawowe jednostki budują atom? Atom zbudowany jest z jeszcze mniejszych cząsteczek. Na przykład atom węgla czy też miedzi zbudowane są z takich właśnie malutkich, podstawowych cząsteczek. Taką podstawową cząsteczką, z jakiej składa się atom, jest m.in. proton. Proton oznaczamy symbolem P. Proton znajduje się w samym środku atomu, czyli w jądrze. Proton jest cząsteczką o ładunku dodatnim. Stąd też właśnie oznaczenie P, z indeksem górnym plus. P z indeksem górnym plus. O tym, ile jest protonu w jądrze danego atomu, mówi nam liczba atomowa. Liczbę tą określa się literą Z. Liczba protonów określa wybrany pierwiastek. Liczba atomowa określamy symbolem duża litera Z. Przyjrzyjmy się teraz układowi okresowemu pierwiastków. Liczbę atomową pierwiastka możesz odczytać z układu okresowego pierwiastku. W przedstawionym przeze mnie układzie okresowym liczba ta znajduje się w lewym dolnym rogu pola, w którym opisany jest dany pierwiastek. Zauważ, że pierwiastki w układzie okresowym są pokładane zgodnie z wzrastającą liczbą atomową pierwiastka, czyli inaczej mówiąc, ze wzrastającą ilością protonów w jądrze danego pierwiastka. Zatem skoro wodór ma liczbę atomową równo 1, to znaczy, że ma on jeden proton. Hel natomiast ma dwa protony. Węgiel ma 6 protonów, stąd też jego liczba atomowa wynosi 6. Zapiszemy sobie to tutaj. Nie ma węgla z siedmioma protonami. Jeśli chcielibyśmy stworzyć węgiel z siedmioma protonami, byłby on azotem, a nie węglem. Tlen ma 8 protonów, więc jeśli byśmy mu odjęli jeden proton, to już nie będziemy mieć tlenu, tylko azot. A gdybyśmy mu dodali jeden proton, to ponownie przestaniemy mieć do czynienia z tlenem, wtedy będziemy mieć ponownie znowu pierwiastek fluor. Zatem ilość protonów, a co za tym idzie liczba atomowa, definiuje pierwiastek. Przejdźmy teraz do kolejnych cząstek budujących atom. W jądrze poza protonami znajdują się również neutrony. Tutaj zapiszemy neutrony, tak? Neutrony są cząsteczkami mającymi zerowy ładunek. Neutrony mhm. oznaczamy je symbolem n z indeksem górnym 0. O tym, ile w danym jądrze mamy protonów i neutronów razem, mówi nam liczba masowa. Liczba masowa. Liczba masowa jest to suma liczby neutronów i protonów. Równa się liczba protonów dodać liczba neutronów. Liczbę masową oznaczamy symbolem A. I tak na przykład atom węgla o sześciu protonach może mieć liczbę masową równą 12. Liczba masowa dla danego pierwiastka może ulec zmianie. Wykonując prosty rachunek, możemy obliczyć, ile będzie neutronów w jądrze atomu, którego liczba masowa wynosi np. 12. Zatem będziemy mieć liczba masowa równa 12, Odjąć ilość protonów, czyli w naszym przypadku odjąć 6. Czyli odjąć liczbę atomową równa się prosty rachunek 6. Zatem w jądrze węgla o liczbie masowej równej 12 będziemy mieć 6 neutronów. Twórzmy sobie taki przybliżony model atomu węgla. Z czasem kiedy będziesz oglądał kolejne nagrania, zobaczysz, że atom jest bardziej skomplikowany niż taki poglądowy model. W samym środku naszego przybliżonego modelu atomu węgla C12, w centrum mamy jądro atomowe. W jądrze atomowym, jak już wiesz, znajduje się 6 protonów i 6 neutronów. Liczba neutronów w atomie może ulec zmianie. W przypadku węgla możemy mieć do czynienia z atomem, węgla o 8 neutronach, mówimy wtedy o węglu C14. Mimo zmiany ilości neutronów, mamy nadal do czynienia z pierwiastkiem węglem. Przypominam, że liczba protonów nie ulega zmianie w danym pierwiastku. Atom jest obojętny, zatem skoro w jądrze znajdują się cząsteczki, które mają ładunek dodatni, czyli protony i cząsteczki, które nie mają ładunku, Neutrony to muszą w atomie znajdować się jeszcze takie cząsteczki, które dla wyrównania będą miały ładunek ujemny. Takimi cząsteczkami są elektrony. Tutaj zapiszemy sobie dodatkowo elektrony. Elektrony wchodzą w skład atomu. Elektrony. Elektrony oznacza się symbolem z indeksem górnym minus. Skoro w jądrze atomowym węgla znajduje się 6 protonów o ładunku dodatnim, to dookoła tego jądra porusza się również 6 elektronów o ładunku ujemnym. Narysuję więc te elektrony. Trzeci, czwarty, piąty, szósty. Na początek, postaraj się sobie wyobrazić, że elektrony poruszają się wokół jądra mniej więcej w taki sam sposób, jak Ziemia krąży wokół Słońca. Aby dokładnie wytłumaczyć, jak elektrony poruszają się wokół jądra, należałoby sięgnąć po bardzo skomplikowane teorie fizyki kwantowej. Nie będziemy tego tutaj robić. Zastanawiasz się może, dlaczego elektrony nie odlecą od jądra? Czemu są z nim tak jakby związane i tworzą część atomu? Otóż, jak już Ci mówiłam, protony mają ładunek dodatni, a elektrony mają ładunek taki sam co do wielkości, tyle że przeciwny co do znaku. A ładunki różnoimienne, czyli ładunek dodatni i ładunek ujemny, przyciągają się wzajemnie. Więc y, protony i elektrony, jako że posiadają ładunki różnoimienne, przyciągają się do siebie. Neutrony są obojętne, więc y, po prostu siedzą sobie w jądrze. Jednak pamiętaj, że pomimo przyciągania elektronów przez protony, elektrony nie spadają na jądro, nie przyklejają się do niego w żaden sposób. Dlaczego się tak dzieje? Otóż jest to największa zagadka fizyki klasycznej. Aby to zrozumieć, należałoby opisać atom w języku mechaniki kwantowej. Jest to język bardzo trudny. I jednokrotnie niezrozumiały dla wielu osób, dlatego na razie nie będziemy się nim zajmować. I w tym momencie pomału dochodzimy do istoty chemii. Elektrony jednych atomów mogą oddziaływać z innymi elektronami, też z elektronami należącymi do innych atomów. Dzięki nauce, jaką jest chemia, możemy przewidywać, jak atom jednego rodzaju będzie reagował z innymi atomami. Czy wybrane atomy będą się przyciągały, czy też będą się odpychały od siebie, będziemy mówić o tym więcej w dalszych nagraniach. W tym nagraniu doszliśmy już do tej podstawowej cegiełki, zwanej atomem. Wiesz też, że te podstawowe cegły składają się z jeszcze bardziej podstawowych elemencików, czyli protonów, neutronów i elektronów. Na zakończenie chciałabym zaproponować Ci zapoznanie się z piosenką o układzie okresowym pierwiastków, ułożoną przez amerykańskiego matematyka Toma Lehrera. Link do zaproponowanej przeze mnie piosenki znajdziesz w opisie niniejszego nagrania.